Witam was serdecznie, Bartek Bogdan PPC. Dzisiaj spojrzymy sobie razem na spółkę Synectic. Pierwszy raz oglądam tą spółkę, jeśli chodzi o analizę finansową, wskaźniki finansowe w biznes radarze. zrobimy to razem, to będzie mój debiut, no i mam nadzieję, że przy okazji dowiemy się czegoś więcej o spółce i o tym, czy w kontekście tego co pokazują sprawozdania finansowe jest to potencjalnie ciekawa inwestycja. Spółka działa w branży biotechnologii. Z tego co czytam w profilu działalności, to zajmuje się taczaniem usług i wsparcia dla placówek medycznych w zakresie radiologii. No i tutaj mam pierwszą zagwostkę. Nie wyobrażam sobie, Skalowania tego biznesu przez kolejne 10 lat, bo umówmy się, tych placówek medycznych, yy, gdzie będzie potrzeba bardzo wyspecjalizowanego i drogiego sprzętu w postaci urządzeń yy, właśnie wykorzystywanych w radiologii, wydaje mi się, że nie będzie przyrastać jak grzybów po deszczu i nie jest to efekt kali, jaki ja chciałbym. Jakiego ja się spodziewam po spółce dywidendowej, którą miałbym trzymać w portfelu 10 lat? To jest takie moje pierwsze wrażenie na temat biznesu i tego, czym się po prostu spółka zajmuje. Przejdźmy w takim razie do tej analizy finansowej, i na pierwszy ogień tradycyjnie bierzemy raporty finansowe i rachunek zysków i strat. Jest sporo pozytywnych tendencji. Bardzo mnie cieszy fakt, że spółka podnosi bardzo dynamicznie zysk operacyjny, chociaż ten skok to rzeczywiście z domena ostatniego okresu, bo wcześniej, jak widzicie na wykresie słupkowym, w 12-miesięcznych okresach krocząco ten wzrost zysku był, ale nie były to jakieś bardzo duże dynamiki, natomiast tutaj ostatnio mamy bardzo duży skok. No i pytanie, czy spółka będzie w stanie powtórzyć to przez kilka 12-miesięcznych kolejnych okresów, żeby tak mocno podnosić przychody i zyski. No ale na ten moment jest to zdecydowanie pozytywny obraz sytuacji w bilansie też mamy same tendencje pozytywne i najważniejsze czyli wzrost aż o 90% środków pieniężnych w kasie spółki. W przepływach pieniężnych na pewno zwr zwrócić warto uwagę na Rekordowe od 2009 roku przepływy z działalności operacyjnej. Do tego dochodzi nam niestety wzrost, niestety, ponieważ on się odbywa, wiadomo, kosztem gotówki w firmie, wzrost dywidendy. Spółka zaczęła ją znowu regularnie wypłacać w 2020 roku. Pytanie, czy ten wzrost dywidendy i czy ta wartość wypłaconej dywidendy pokrywa, w sensie może inaczej, czy cashflow operacyjny i wolne przepływy pieniężne pokrywają nam wzrost tej dywidendy. Do tego pytania jeszcze wrócimy przy okazji omawiania dokładniej dywidend. Jeśli chodzi o wskaźniki, no to wiadomo, oglądamy rentowność, a w ramach rentowności rzeczywiście mamy tutaj imponujące wzrosty rentowności kapitału własnych rentowności aktywów. Bardzo fajnie, że mocno rosną marże. To jest zawsze pozytywna tendencja w każdym biznesie. Roik mamy na poziomie 41%. To jest bardzo wysoki. I Widzimy, że ten roik rzeczywiście mocno został podniesiony. Jeśli chodzi o zadłużenie, no to najważniejsze są kwestie związane ze spadkiem ogólnego zadłużenia. No mamy ten spadek zadłużenia o... 6%, ale ono jest na dosyć wysokim poziomie, mimo wszystko, ponieważ jest na poziomie 55% w tym momencie, czyli to jest już poziom dosyć typowy dla, dla spółek handlowych, które utrzymują wysoki poziom e, zobowiązań i wysoki poziom e, zapasów. Jeśli chodzi o płynność to płynność tutaj jest powiedzmy na zadowalającym poziomie. To oczywiście wpływa na fakt, że w modelu Altmana, który modeluje nam potencjalne ryzyko upadłości, mamy tutaj bezpieczną sytuację, 7 punktów przy granicy na poziomie 5,5 punkta. Ze względu też na bardzo dobry ostatni okres, mamy komplet punktów w modelu Piotrowskiego F-Score. To też zaliczam spółce na duży plus. I przejdźmy sobie do dywidend. Jeśli chodzi o dywidendy, no to tutaj od razu po stopie dywidendy no mogę Wam powiedzieć, że nie jest to spółka, gdzie kapitał w kontekście cash flow, czyli przepływu pieniężnego, jaki może do nas wrócić w zamian za posiadanie akcji spółki żeby nam jakoś wybitnie, efektywnie pracował, bo jeżeli za 2022 rok spółka wypłaciła 60 groszy dywidendy łącznie, tym aż 3,6 miliarda, tak dobrze ja to mówię? Nie, przepraszam, 3,6 miliona złotych na, wypłat, na łączną wartość dywidendy, 5,11 miliona złotych, Poszło z kapitału zapasowego i stopa dywidendy to tylko 1,39%, no to z mojego punktu widzenia jako inwestora, dużo efektywniej moja złotówka kapitału będzie pracowała choćby w Olenie, gdzie dostaję 5,5 zł dywidendy z każdej akcji czyli to jest kilka procent, na pewno nie 1,39%. Wskaźnik wypłaty jest na bezpiecznym poziomie z punktu widzenia jak gdyby mojego optimum, czyli pomiędzy 0,5 a maksymalnie 0,65, czyli 65% zysku na dywidendę. Problem jest tutaj. Ta wartość wypłaconej dywidendy była wyższa niż cash flow operacyjny. I to nigdy nie jest zdrowa sytuacja, gdy cash flow, czyli przepływy pieniężne z działalności operacyjnej nie są wystarczające na to, żeby wypłacić dywidendę, i właśnie dlatego spółka, żeby wypłacić dywidendę zaledwie 1,40% musiała tak mocno sięgnąć do kapitału zapasowego, czyli po prostu wydrenować gotówkę z firmy. Jak wyglądają prognozy? Włączamy, włączamy, przepraszam, zakres prognoz. Mamy tutaj informację, że dwóch analitków sporządziło prognozy. To też nie jest zbyt wiele, by takie prognozy traktować jako pewnik. Natomiast jak włączymy dynamikę, to widzimy, że ten rok rzeczywiście może być dla spółki. Bardzo dobry, bo analitycy prognozują, że zysk netto na koniec 2023 skoczy nam do 31,5 miliona złotych. Przychody też mocno rosną, podobnie jak Ebita. Przyszły rok, czyli 2024, ma być nieco gorszy, szczególnie jeśli chodzi o przychody. I znów mamy oglądać wzrost za dwa lata, czyli w 2025 roku, gdzie zysk netto ma skoczyć. W stosunku do poprzedniego okresu, czyli do 2024, o ponad 50%. Tym razem nie będę oglądał wykresu spółki, gdyż wychodzę z założenia, że po, po wielu rozmowach z Pawłem że naprawdę giełda jest tylko i wyłącznie platformą, czyli pośrednikiem, który pozwala nam w łatwy sposób nabyć akcję biznesu, który nas interesuje. Jeżeli stwierdzimy na podstawie analizy finansów spółki, analizy perspektyw, analizy jakościowej i wszelkiej analizy jaką sobie tam możemy wymyślić lub będziemy w stanie przeprowadzić, że kalkuluje nam się kupić akcje danej spółki, to de facto giełda służy tylko do tego, żeby dokonać tej transakcji i ocenić, czy my za ten biznes przepłacamy. Płacimy godziwą cenę, czy też kupujemy te akcje z jakimś dyskontem. I tylko do tego służy giełda, dlatego oglądanie wykresu w takiej sytuacji no, jest już właściwie zbędnym działaniem i nie daje nam żadnej wartości dodanej. Poza tym, że może nam powiedzieć, czy w danym momencie, podobnie jak my myślą jacyś duzi inwestorzy, i też te akcje w dużej ilości kupują. I tylko w zasadzie tyle powie nam wykres, o ile prawidłowo zinterpretujemy wolumen. Dobrze by było zobaczyć też jeszcze model. DCF, niestety Biznes rada nie udostępnia tego modelu już wyliczonego. Trzeba by to sobie liczyć samemu albo DCF, albo wartość wewnętrzną i to zawsze jest dosyć skomplikowane. Natomiast można się posłużyć serwisem Google Focus, który też daje dostęp do polskich spółek. Tylko najlepiej to sobie zrobić w ten sposób, że w przeglądarkę wpisujemy sobie Synectic DCF Guru Focus i jak sobie klikniemy Enter, to wyskakuje nam na pierwszym miejscu informacja o średnim ważonym koszcie kapitału. Jak sobie to klikniemy w ten link, to przerzuca nas do Guru Focus i tutaj po lewej stronie, jak widzicie, mamy różne opcje podzielone na kategorie, gdzie możemy sobie wybrać różne wskaźniki finansowe dla tej spółki. Jeżeli klikniemy w cenę, to tutaj widzicie, że mamy kalkulację wartości wewnętrznej dla różnych, dla różnych parametrów. Wejściowych. Mamy DCF, czyli na bazie zysków, mamy DCF na bazie przepływów pieniężnych, mamy wartość wewnętrzną liczoną na bazie dywidend i mamy wartość wewnętrzną liczoną na bazie projektowanego wolnego przepływu pieniężnego. Wybierzmy sobie tą opcję i tutaj mamy policzone, że na, według modelu, który stosuje Growth Focus i wolnych przepływów pieniężnych a z wartości księgowej spółki mamy wartość wewnętrzną Synektika wyliczoną na około 21 zł. Aktualnie Synektik na giełdzie kosztuje prawie 70 zł, czyli wychodzi na to, że spółka jest według tej kalkulacji Trzykrotnie droższa niż jej wartość wewnętrzna. No i to jest właściwie cała odpowiedź na to, czy w tym momencie jest to biznes, który dla inwestora jest rentowny w kontekście wartości, którą może dostarczyć, czy też można znaleźć na GPW akcje, które lepiej by pracowały w naszym portfelu. Ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał i coś z niego wyniesiecie dla siebie i swojego warsztatu inwestycyjnego. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli uważacie, że nasz kanał jest wartościowy, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie go i dołączcie do PPCG Stock. Dziękuję, życzę Wam udanego weekendu. Jedziemy po sukces. Cześć!